Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale i od razu, żebym nie zapomniała. Jeżeli lubicie modę, jeżeli lubicie torebki dobre, luksusowe, Was interesują, a także, wiecie, kosmetyki, makijaż, wszystko, co zazwyczaj interesuje kobiety, oraz ciekawi Was życie w Wiedniu, to bardzo poproszę o pomoc w rozwinięciu tego kanału, czyli o łapki w górę i o subskrypcję, będzie mi bardzo miło. A teraz przechodzę już do takiego krótkiego, szybkiego filmiku, ponieważ dzisiaj jest bardzo ekscytujący dzień i za chwilę wychodzę i idę do butiku Louis Vuitton, bo mam już zarezerwowaną nową torebkę. Myślę, że zrobię osobny unboxing tej torebki. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie. No i powiem, że zastanawiałam się między dwoma modelami bardzo długo. To są dwa bardzo klasyczne modele, jedne też z najpopularniejszych, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Oba mi się bardzo podobają, każdy z nich ma plusy i minusy, ale zdecydowałam się w końcu na jeden. Nie powiem Wam teraz, jaki to jest model, piszcie, ciekawa jestem, czy zgadniecie. Jeden z nich to był Speedy 30, a drugi to Neverfull w średnim rozmiarze. Jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie, po który model dzisiaj się wybieram do butiku. Dobra, a teraz przechodząc do tematu. Dzisiaj filmik w takim oldschoolowym, starym stylu YouTube'a z 2011-2012 roku, mam wrażenie, ale ja osobiście bardzo lubię taki klimat tych filmów, tych czasów. Super to wspominał, 2011 rok to był czas, kiedy ja osobiście odkryłam tą strefę, wiecie, beauty i tak dalej, tą kobiecą strefę polskiego YouTube'a i no i przepadłam od tamtej pory. Zastanawiałam się w zasadzie kilka lat, już w 2012 roku bardzo chciałam zakładać kanał, ale ciągle nie byłam pewna, brakowało mi pewności do tego. No i w końcu odważyłam się po 9 latach, także brawo ja. Dobra, więc zabieram dzisiaj małą torebkę, torebkę Pinko. Jest już recenzja tej torebki. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się sprawdza, to zapraszam Was. Link zostawię w opisie. A dzisiaj pokażę Wam na szybko, co mieści się w tej torebce. Bo mimo, że ona jest malutka, to trochę się w niej mieści. Więc tak, tak ona tutaj w środku wygląda. Ma trzy przegródki, jedną przegródkę na zamek, ale ja rzadko kiedy coś tam wkładam na zamek. Zazwyczaj sobie wszystko leży luzem. I zaczynając od początku, pierwsze co, no to wiecie, maseczka, jak żeby inaczej. W Wiedniu na szczęście nie trzeba nosić maseczek na ulicy, na świeżym powietrzu, ale oczywiście wchodząc do sklepu, do metra i tak dalej, no to trzeba ją mieć. Ale to myślę, że to nikogo nie dziwi. Następnie etui na karty. Ja mam takie z marki Jacobsa, ono jest malutkie i bardzo fajnie się sprawdza. Chciałabym też w przyszłości mieć może jakieś bardziej rozbudowane, bo to jest tylko jedna kieszonka, więc tak myślę o jakimś na dwie albo trzy kieszonki. Następnie pomadka. Tutaj mam akurat odcień Honey Love z MACA. Czyli jest to taki odcień bardzo podobny, jak mam dzisiaj na ustach. To jest taki kolor, który możecie nałożyć sobie, wiecie, nawet palcem wklepać, poprawić w ciągu dnia i nie wymaga lusterka. A przechodząc do lusterka, to lusterko też jest, w razie czego. Jest to puder z MACA, ale w zasadzie ja już go nie używam, bo widzicie, no on wygląda w ten sposób. Film o MACU też już nagrałam, jeśli jesteście zainteresowani i chcecie dowiedzieć się, co polecam z tej firmy, a co niekoniecznie. Ale noszę tą puderniczkę głównie ze względu na lusterko i po to też trzymam w torebce. Samego pudru nie używam, ale wiecie, czasami gdzieś tam to lusterko się przydaje. Co tutaj jeszcze mam? Tu jakiś mi się zapodział kupon z Douglasa, ale niech on sobie leży, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. Następnie taka miniaturka kremu do rąk. Gdzieś tam, nie wiem, ile ona już tu czasu leży, ale chyba jeszcze powinien być dobry. W każdym razie krem do rąk zawsze się przyda w torebce. Aha, i tu jeszcze mam próbeczkę, też jakiś czas temu dostałam przy zakupach w Douglasie. Zapach od Versace.
Darlan Turkus. Woda toaletowa. Dajcie znać, czy znacie zapach. Nie wiem, czy to jest jakaś nowość, czy ten zapach już był. Nic szczególnego, szczerze mówiąc. Ale lepiej niech coś będzie. Lepsze to niż nic. No i słuchajcie, to już jest wszystko. Oczywiście będzie tu też telefon, on się też spokojnie zmieści. Także jak widzicie, wszystko co najpotrzebniejsze, to ta torebka spokojnie pomieści. Jeszcze jakieś spokojnie chusteczki by się zmieściły, czy wiecie, coś tego typu. Także ja nie będę już przyciągać, bo jestem bardzo podekscytowana moimi dzisiejszymi zakupami. Mam zarezerwowaną tę torebkę i pisałam z panią Aleksandrą, moją imienniczką, także, która jest personal shopperem w tutejszym wiedeńskim butiku. Zastanawiam się, czy nie nagrać jakichś ujęć w butiku, jeśli będę mogła, ponieważ jest to taki flagowy butik tej marki. Z tego co czytałam, jest to jeden z największych, jak nie chyba największy, i tutaj ten butik w Wiedniu jest faktycznie no, imponujący. On ma 3 piętra, wygląda naprawdę przepięknie, ma piękne pozłacane schody, wykładane dywanem i naprawdę jest to coś niesamowitego doświadczać po prostu obecności nawet w tym butiku. Ja wiem, że to może brzmi trochę głupio, ale jeśli lubicie takie klimaty i lubicie modę i tak dalej, no to myślę, że mnie zrozumiecie. Dodatkowo obsługa jest naprawdę fantastyczna. Pani Aleksandra jest przemiłą, przekochaną osobą, która poświęciła mi ostatnio bardzo dużo czasu, oprowadziła mnie i sama z siebie po prostu bardzo dużo opowiadała mi o historii, o ciekawostkach, o twórcy marki, o poszczególnych modelach. Pytałam ją no między innymi właśnie o historię niektórych modeli, wzorów. Miała naprawdę, ma bardzo dużą wiedzę. No i też w żaden sposób nie nakłaniała mnie do tego zakupu, wręcz odradziła mi, żebym przeszła się jeszcze z tą myślą, że może porobić mi zdjęcia, mogę wrócić do domu, zastanowić się. Także naprawdę obsługa na fantastycznym, profesjonalnym poziomie. Także co, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za dotychczasowe kciuki, subskrypcje, to jest naprawdę motywujące i bardzo miłe. I zapraszam do kolejnego filmu, a myślę, że będzie to open box tego, co dzisiaj kupię. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa!